W 2012 roku w położonym w gminie Sławno w województwie łódzkim kamieniołomie owadów Brzezinki odkryto istne archiwum świata pierwotnego sprzed 148 milionów lat, to jest ze schyłku okresu jurajskiego. Archiwum to stanowi najbliższy znany odpowiednik wiekowy najsłynniejszego stanowiska paleontologicznego na świecie, południowo-niemieckiego Solnhofen. Na wszystko za sprawą odkrycia dokonanego przez łodzianina, doktora Adriana Kina ze Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi FAKOPS. Doktor Kin zaczął bliżej przyglądać się skamieniałościom z kamieniołomu i szybko się przekonał, że stanowisko pod Sławnem jest bardzo bogate w różnego rodzaju unikatowe znaleziska paleontologiczne. Doktor Adrian Kin, wszechstronnie uzdolniony geolog, paleobiolog, popularyzator nauki. Lider, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi FAKOPS, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu myśli naukowej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do środowiska naturalnego oraz upowszechnianie szeroko pojętej wiedzy geologicznej. Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1998, stopień doktora w 2012 w dziedzinie nauk o ziemi uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Systematycznie prowadzone od 2013 roku prace wykopaliskowe, w których biorą udział studenci, doktoranci oraz naukowcy z całego świata, mają na celu lepsze poznanie i udokumentowanie jednego z ważniejszych odkryć paleontologicznych ostatnich lat z terenu Polski. Zespołem naukowym od początku prowadzonych tu badań kieruje obecny prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi FAKOPS, doktor habilitowany Błażej Błażejowski z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Realizowany w kamieniołomie owadów Brzezinki w gminie Sławno projekt naukowy znacząco uzupełnia naszą dotychczasową wiedzę na temat historii życia na Ziemi. Projekt ten przyczynił się do poznania linii ewolucyjnej wielu grup zwierząt, zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców. Udokumentowany zapis warstw skalnych w kamieniołomie owadu Brzezinki przypisujemy do schyłku okresu jurajskiego. Przez nas geologów nazywany jest ten schyłek Tytonem. W późnej jurze obszar dzisiejszej Europy pokryty był stosunkowo płytkimi morzami, w których żyły organizmy dosyć zróżnicowane. Obserwujemy tutaj trend wypłycania się tego zbiornika, ale również trend wypłycania i zmian środowiska. W najniższej części tego profilu geologicznego odsłaniają się margle, są to wapienie z domieszką frakcji ilastej. Nazywamy ten interwał formacją pałucką. Natomiast powyżej, miąższa część tego kamieniołomu, właściwie większość, którą widzimy w odsłonięciu, jest to formacja kcyńska i są to już wapienie. I tam właśnie obserwujemy to wypłycenie od takiego otwartego morza szelfowego do płytkiej laguny. W kamieniołomie owadów Brzezinki dokonano wielu odkryć, m.in. specyficznego zespołu amonitów, homaropodobnych skorupiaków i skrzypłoczy, a także dużych kręgowców, drapieżnych ryb, żółwi skrytoszyjnych, ichtiozaurów oraz krokodylomorfów. Zdecydowana większość rozpoznanych skamieniałości reprezentuje dotychczas gatunki nieznane. Na szczycie łańcucha pokarmowego późnojurejskiego ekosystemu owadowa Brzezinek znajdowały się wielkie gady morskie. Zwierzęta te reprezentowane są tu przez przedstawicieli kilku grup, takich jak ichtiozaury oraz żółwie skrytoszyjne. Ichtiozaury, zwane niekiedy rybojaszczurami, należą do gadów morskich i były prawdziwymi superdrapieżnikami oceanów mezozoicznych. Jako jedne z pierwszych gadów przystosowały się do życia w morzach ery mezozoicznej zaledwie kilka milionów lat po wielkim wymieraniu na granicy Permu i Triasu. Ostatnie ichtiozaury wyginęły w późnej kredzie, około 90 milionów lat temu, po 160 milionach lat istnienia. Ichtiozaury były grupą gadów doskonale przystosowaną do życia w środowisku morskim. Kształtem przypominały dzisiejsze wieloryby i delfiny. Żywiły się rybami i głowonogami. W polowaniu pomagały im doskonale rozwinięte zmysły wzroku i węchu.
Odkryty w Owadowie Brzezinkach ichtiozaur reprezentuje nowy dla nauki gatunek Cryptopterygius kielane, nazwany od nazwiska profesor Zofii Kielan-Jaworowskiej, wybitnej polskiej badaczki kopalnych kręgowców. Należał on do rodziny oftalmozauridów i jest przedstawicielem linii ewolucyjnej ichtiozaurów, znanych dotąd wyłącznie z dalekiej Arktyki. Znalezienie szczątków arktycznego ichtiozaura na terenie Polski świadczy o tym, że ten gad przypłynął tu z dalekiej północy, być może podczas sezonowych migracji, tak jak robią to dzisiejsze walenie. Istniały dwie możliwe trasy migracji tych gadów z Arktyki na obszar dzisiejszej Polski. Pierwsza prowadziła przez morza pokrywające obszary dzisiejszej Anglii, druga przez północno-zachodnią Rosję. Kolejną ciekawą grupą gadów, która żyła w Jurajskim Morzu na obszarze dzisiejszego Sławna, były żółwie skrytoszyjne. Odkryty tu przedstawiciel tej grupy gadów należy do nowego rodzaju, którego opisany stąd gatunek otrzymał nazwę Owadowia Borsuk-Bialynickie od nazwiska polskiej badaczki profesor Magdaleny Borsuk-Bialynickiej. Żółw ten reprezentuje najwcześniejszy przykład przystosowania pokarmowego do odżywiania się twardym, oskorupionym pokarmem wśród morskich żółwi. Świadczy o tym rozbudowana i szeroka powierzchnia miażdżąco krusząca na jego żuchwie. Ofiarami żółwi z Owadowa Brzezinek padały zatem znajdowane tu małże z grupy ostryk, homaropodobne skorupiaki oraz skrzypłocze. Razem z gadami morskimi tutejszy zbiornik morski zamieszkiwały duże drapieżne ryby, Actinopterygi. Największe osobniki dorastały do 2 metrów długości. W skałach kamieniołomu Owadów Brzeźninki często odnajdujemy ich doskonale zachowane zęby i twarde łuski, które tworzyły na ich ciele swoisty pancerz lub kolczugę. Niektóre z tych ryb swym kształtem przypominały dzisiejszą barakudę i miały wydłużone ciało oraz trójkątne, mocno odstające od ciała płetwy, gatunek Caturus giganteus. Były to szybkie drapieżniki, które mogły bez problemu dogonić najszybszą ofiarę. Inne odnalezione tu ryby należały do zwierząt raczej o spokojnym usposobieniu, ryby z rzędu pyknodontów. Kształtem przypominały dzisiejsze ryby rafowe i tak jak one odżywiały się żyjącymi na dnie morza bezkręgowcami. Miały ciało silnie spłaszczone dwubocznie, a ich szczęki były przekształcone w swoistego rodzaju dziób. Skrzypłocze są grupą obejmującą trzy współcześnie żyjące reliktowe dziś rodzaje morskich limulidów, Xiphosura, które w zapisie kopalnym występują niezwykle rzadko. Jeden z nich to Limulus, zamieszkujący współcześnie wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, dwa pozostałe żyją u wybrzeży południowo-wschodniej Azji. Ich delikatny, niezmineralizowany, chitynowy pancerz, a także zasiedlanie środowisk przybrzeżnych o znacznej ruchliwości wód sprawiają, że znaleziska dobrze zachowanych skamieniałości skrzypłoczy zdarzają się sporadycznie. Pamiętam, jak w 2010 rok przyszedł do mnie dr Adrian Keane do Instytutu Paleobiologii PAN i na dłoni przyniósł skrzypłocza. I mówi, słuchaj, Jurajski. Ja mówię, byłeś w Bawarii, wracasz z Niemiec. Nie, z Polski, jedziemy. No i przyjechaliśmy tutaj. Ta niezwykłość ich polega na tym, że są absolutnie przystosowane do warunków życia i że przetrwały miliony lat. Na Ziemi pojawiły się 460 milionów lat temu, we wczesnym paleozoiku, w Ordowiku. Przetrwały kilka kryzysów biotycznych, między innymi ten wielki na granicy er paleozoiku i mezozoiku, kiedy wyginęło 95% wszystkich gatunków, jakie żyły na Ziemi. Skrzypłocze przetrwały. Przetrwały wielkie wymieranie, kiedy wyginęły dinozaury, kiedy wyginęły amonity. Skamieniałości najstarszych znanych przedstawicieli skrzypłoczy z rodzaju Limulus odnaleziono w górnej części wyrobiska kamieniołomu Owadów Brzezinki. Odkryty tu nowy dla nauki gatunek został nazwany Limulus darwini na cześć Karola Darwina, twórcy teorii ewolucji. Naukowy opis nowego gatunku stanowi istotny wkład w poznanie historii życia tej grupy zwierząt. Niedaleko zbiornika morskiego, w którym powstawały wydobywane w kamieniołomie Owadów Brzezinki wapienie, znajdował się niewielki ląd lub archipelag małych wysp. Z tego właśnie obszaru pochodzą szczątki zwierząt lądowych. Jednymi z najciekawszych były zwinne krokodylomorfy, atopozauride, których doskonale zachowane szczątki znajdujemy w tutejszych skałach. Ponad ich głowami szybowały gady latające, pterozaury oraz liczne owady. Znaleziony tu nowy dla nauki gatunek ważki został nazwany Eumorbeszna adriankini na cześć Adriana Keena, odkrywcy pierwszych unikatowych skamieniałości na stanowisku paleontologicznym Owadów Brzezinki.
nie byłoby tych wspaniałych odkryć, gdyby nie byłoby tego geoparku, w którym się znajdujemy, gdyby nie doskonała współpraca trzech podmiotów Urzędu Gminy w Sławnie, którym kieruje od początku naszych tutaj odkryć do dnia dzisiejszego pan wójt Tadeusz Wojciechowski. Gdyby nie współpraca z właścicielem kamieniołomu, firmą Nordkalk, no i środowiska naukowego, czyli trzy podmioty, a dzięki tej doskonałej współpracy od samego początku dzisiaj możemy podziwiać niezwykłe skamieniałości w tym pawilonie. Geopark jest jednym z elementów całego projektu turystycznego gminy Sławno, gdzie w skład tego projektu wchodzi m.in. skatepark, pantrak, siłownie, place zabaw, ścieżka natura, rewitalizacja Sławna. Na początku na pewno było trudno, ta koncepcja się zmieniała, ale ten efekt zwieńczył dzieło i ten trud wynagrodził. I dziś możemy z dumą myśleć o tym, że udało się to zrealizować. Ponieważ badania naukowe ciągle trwają w kamieniołomie owadów Brzezinki w gminie Sławno, w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych przełomowych odkryć. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 – rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie 6.2 – rozwój gospodarki turystycznej, poddziałanie 6.2.1 – rozwój gospodarki turystycznej.